Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam Was w 20 odcinku Zagrajmy w Wiedźmin 3 Krew i Wino. Moi drodzy, dzisiaj będziemy się zajmować zadaniem Awantura o wino, konkretnie zleconym nam przez panią Vermentino. Chyba się nie pomyliłam, to bodajże Matilda miała tak na nazwisko. Musimy tutaj rozwiązać kłopoty w jej winnicy i wydaje mi się, że nie zrobimy dzisiaj więcej jak tylko i wyłącznie to Vermentino. No proszę, archespory od początku. To niedobrze. Natomiast ja już wiem, jak z nimi się bić. Tylko potrzebuję olej przeciwko istotom przeklętym i możemy robić rozróbę. I miejmy nadzieję, że to się uda. Bo nie chciałabym tutaj... Dobra, to będzie wybuchało. One, wiecie, one mają te swoje takie różnego rodzaju zagrywki. O właśnie. Już jesteśmy tego świadkiem. Albo mi się wydaje, albo ja już umarłam przez jedną chwilę. Bo tak jakoś dziwnie nagle mi się zregenerowało życie. Ewentualnie nie wiem. Udało nam się? Chyba tak. Jak najbardziej. Albo mi się wydaje, albo tutaj Geralt inaczej jest jakoś z tymi miejscami opuszczonymi. Jak najbardziej. Wcześniej wydaje mi się, że było tak po prostu, że wiecie, to było urwane i nagle przychodzili ludzie. A teraz wychodzi na to, że Geralt medytuje na miejscu. Chyba, że mi się tak tylko wydaje. Nie wiem. Nie pamiętam. Dobra, awantura o wino. Pierwszą rzecz udało nam się ogarnąć. No to co? To ruszamy do drugiej rzeczy. Od razu... Mogę płotkę? Dziękuję. Coś, był jakiś problem z tymi... rzeczami do naciskania. Oj, dobra. Leć płotka, bo nie mamy czasu. A no już widzę, co może nam się uda coś jeszcze dzisiaj zrobić. Jest tych zadań troszeczkę i w sumie fajnie by było coś tutaj zacząć działać. Strzeżony skarb. To ja chyba podziękuję. Ta aura jest bardzo dziwna, bo ja nie pamiętam, żeby... Jakby nie pamiętam, skąd to się wzięło. Okej, mamy grasantów jakiś chyba, tak? Nie, zwykłych bandytów. To tutaj też sobie ułatwimy robotę i damy sobie jadwisielców na ludzi. I powinno być ok. Jak widzicie, oni nie za bardzo ogarniają chyba, co ja im robię. Pięknie. Mamy tutaj człowieka w opałach konkretniej. Dobra. Któryś z nich na bank ma kluczyk. Tylko... A jednak nie. Ten ktoś chyba jednak nie był uwięziony. Zawdzięczam ci życie, nieznajomy. Powiedz, jak cię zwą? Zwą mnie Geralt. Geralt z Rivii. Dzięki, Geralt. Widzisz, znowu nam chcieli zielarnię zdemolować. Pomyślałem sobie, wezmę młot i te szumowiny pogonię, ale... Wstyd i sromota. Za dużo ich było i nie dałem rady. Nie ma co jęz oraz trzępić po próżnicy. Chodź ze mną do Vermentino. To ci może pancerz wyklepi, albo jakoś inaczej przy kowadle pomogę. No dobra. Dobrze. Prowadź. Niech będzie. Chyba dobrze kojarzę, że Vermentino to była Matylda. Tak mi przynajmniej dziennik podpowiada. A tu się okaże, że jednak nie. No i jesteśmy. Mogę ci jakoś pomóc? Ta winnica ma już chyba za sobą okres świetności. Fakt, bywało lepiej. Bo nie tylko z bandytami mamy problem. Jeszcze się te żółte, wielgachne pasożyty namnożyły. Archespory. Panienka Matylda stara się jak może.
ale jak ludzie boją się do pracy wyjść, to co poradzisz? No nic, dobra, a co masz? No dobra, co tam masz? Nie będziemy nic wytwarzać, ale może ma coś ciekawego przy sobie. Ma dużo lepsze zbroje niż moja, ale ja raczej zostanę do końca gry w tej wiedźmińskiej zbroi, chyba że naprawdę pod koniec coś się fajnego trafi. Bo wydaje mi się, że nie opłaca nam się inwestować mimo wszystko. Dzięki, do zobaczenia. Nasze zbroje mają fajne premie, także to myślę, że dlatego głównie. Czy ja mogę się przełączać pomiędzy tymi różnymi miejscami? Chyba niezbyt. Gra mi chyba zaznacza najbliższe aktualnie. No, jak najbardziej. No dobra. No to co, to ruszajmy może tutaj. Ale by były jaja, jakbyśmy zdążyli zrobić dzisiaj dwie winnice. Ale boję się, że wtedy odcinek będzie zbyt długi. Chociaż ja, wiecie, te podróże to mogłabym nawet wycinać. Jedziemy. Tak naprawdę. Jezu, płotka, nie irytuj mnie. Boże, jaki ten koń jest nieintuicyjny. Tragedia. Powiem wam, że tak sobie przejrzałam te wszystkie zadania poboczne, które są na niższy poziom niż poziom 95 i w sumie to strzeżony skarb. A czego ty możesz strzec? Dobra, wypadałoby najpierw się zająć jednym, ale z drugiej strony. Dobra, bo ty, Bulwo. Widzę, że bardzo lubisz się przemieszczać dzisiaj. I mnie irytować. Nieźle. Dobra, tu już jedno padło. Mamy strzeżony skarb, a drugie się schowało w korycie rzeki, wygląda na to. Jak najbardziej. Wydaje mi się, czy tutaj działają te znaki aktualnie też. Pod tytułem, wiecie, ja mam to takie, że jak coś się tam stanie, to część rzeczy jest odbijana w, jakby w atakującego, coś takiego. List i klucz w takim miejscu. Pismo na eleganckim papierze listowym. Przeczytaj te rozkazy uważnie, bo nie będę tolerował pomyłki. Staw się jutro w umówionym miejscu i odbierz kolejną porcję sadzonek. Trzeba zintensyfikować akcję zarażenia winnicy Vermentino, tylko się nie spóźnij, bo będzie czekała też ekipa w drugiej winnicy. C. Nie zapomnij klucza. Ewidentnie ktoś sabotuje działalność Vermentino. Ale z tego listu nie wynika kto. Może z czasem dowiem się więcej. Wątpię, że to jest ten gościu, ale on ma w sumie koronata na nazwisko, a było podpisane jako C. Wygląda na to, że zabił go Archespor. Dobra, no to tutaj już wiemy. Znajdź dowody sabotażu. A gdzie mam sobie to znaleźć niby? Ciekawe. A, dobra, musimy się zapoznać z tą koronatą. Ale to pytanie, czy robimy to równocześnie, czy robimy to... Naprzód. Nie no, kurde, wypadałoby teraz to zrobić, wiecie jak. Zrobić tak, że po prostu... Przerwiemy robienie teraz Vermentino i będziemy robić koronatę, ale... Kurde, czy to jest dobry pomysł? No nie wiem. Dobra, podejrzewam, że jak rozwiążemy problemy, to dopiero musimy iść do zleceniodawcy i wtedy możemy to jakoś rozwiązać chyba na dwie strony, coś tak czuję. Więc zróbmy tak, że zrobimy najpierw tą winnicę, później pójdziemy do koronaty i zobaczymy, jak to wyjdzie. Tylko pytanie, czy zrobimy to w jednym odcinku? No chyba tak, bo
Najwyżej będzie dłuższy. Najwyżej go troszeczkę poprzycinam, właśnie te moje podróże, żebyśmy mieli taki, wiecie, skondensowany film. Ale no, cóż, może być interesująco. Dobra, kolejne potworki. Dużo tych archesporów. Opuszczone miejsce. Gdzie jesteś? Dobra, nie twórz sobie tego dziadostwa. Ale jesteś paskudny. Już prawie po tobie, kolego. Cudownie. Dobra, pozwólcie, że to przewiniemy, bo dobrze wiemy, że tutaj przyjdą ludzie, bla 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 i będzie fajnie. Dobra. I została nam ostatnia rzecz tutaj. Zaraz zobaczymy też, na jakim jesteśmy etapie, jeżeli chodzi o czas z tymi wszystkimi rzeczami. Ja nie wiem, czy ja powinnam jeździć na płotce, czy sobie po prostu przenosić się teleportami. Ale w tym wypadku chyba też wolę jeździć na płotce, bo mamy naprawdę dużo miejsc, gdzie po prostu nas nie było. Wybaczcie za świnki morskie w tle. One się ostatnio bardzo jakoś kłócą między sobą i wydają różne dziwne dźwięki. Trzeba się po prostu do tego przyzwyczaić, a ja niestety nie wyperswaduję im tego z głowy. Dobra. Rozwiąż problemy. Pewnie jakiś kolejny archespor, albo znowu jacyś bandyci, albo nie wiem co. Zobaczymy. Wiecie, robiliśmy to już jakiś czas temu, to znaczy odkrywaliśmy, o co w ogóle tutaj chodzi w tych winnicach i tak dalej. Rozmowa była naprawdę bardzo dawno temu i ja wtedy nie dawałam sobie rady za bardzo z tymi archesporami. Nie szło mi to kompletnie. No a teraz już jesteśmy chyba na takim etapie, że powinno to pójść w miarę gładko. Widzę, że płotka mi się zbuntowała trochę w tym miejscu. Akurat tutaj jakiś znacznik mieliśmy. No ale kto wie. Zobaczymy. Pewnie jakiś archespor, ewentualnie jacyś zaraza. Ludzie w opałach? Nie wiem. Co się tu dzieje? A, zgnilce! Tego się nie spodziewałam, powiem szczerze. To było głupie z mojej strony. Co ciekawe, jak czekamy, wiecie, aż ludzie przyjdą, jakby tutaj do tego miejsca, to Geralt nam tak jakby nie medytuje. To jest troszeczkę dziwna rzecz, wydaje mi się. Dobra, cześć panie zgnilec. Nie mam za dużo czasu na ciebie. Przydałoby się rzucić może jakieś igni. Trochę się z wami bije niepotrzebnie jakoś tak dziwnie. No już. O, świetnie, dusisz się, o to chodziło. No i dobra, wykończą się już same. Co my tu mamy? Dziennik Augustina Bednarza. Gruby pamiętnik jest skreślony pewną ręką. Ostatnie strony są jednak zapisane innym charakterem, pełne jest kleksów i zamazanych wyrazów. Zgłosił się do mnie tajemniczy jegomość z zapytaniem, czy zgodzę się sprzedać mu zapas beczek, które przygotowujemy do nowego rodzaju wina. Odmówiłem w dwóch zdaniach, bo wiem, jak bardzo na tym nowym winie zależy pannie Matyldzie. I jak wiele zależy od tego, czy wino podbije rynek. W końcu ostatnimi czasy winnica strasznie cienko wszędzie. Tajemniczy jegomość okazał się być również niezwykle zamożny. Przyszedł do mnie ponownie z bardzo ciężką sakiewką. Psia krew, ciężko mi będzie odmówić, jeśli jeszcze raz poddam mnie próbie tej sakiewki. Dziś zapomniałem domknąć bramę magazynu z beczkami. Jest mi wstyd, ale co mogłem innego zrobić? Panienka Matylda jest załamana. Nie dotknę tych pieniędzy, dopóki to wszystko się nie uspokoi. Sakwę wypchaną nilfgaardzkimi florenami schowałem w słonecznikach. Nie chciałbym, żeby ktoś znalazł taką fortunę u mnie w domu. On znów złożył mi wizytę. Teraz chciał, żebym mu zdobył recepturę na nowe wino. Swój honor mam, beczki to jedno, zrobię nowe. Może jeszcze lepsze, ale receptura na nowe wino... Rzekłem, że prędzej zdechnę, a on wtedy jakoś tak dziwnie na mnie spojrzał, aż mnie ciarki przeszły. Lepiej dzisiaj dobrze zaregluję drzwi do domu. Nigdy nie ufaj nieznajomym.
Okej, mamy teraz możliwość. Bez zbadania problemów Koronaty daj możliwość przejęcia winnicy Belgard Matyldzie albo uporaj się z kłopotami Liama i kontynuuj śledztwo. No wiadomka, że zrobimy to. Tylko zobaczymy, na jakim my jesteśmy etapie. 15 minut, to na spokojnie zrobimy dzisiaj dwie winnice. Jest jeszcze to dodatkowe zadanie, które było gdzieś tutaj w poszukiwaniach. Nigdy nie ufaj nieznajomym. Mogę oznaczyć to zadanie? Bo klikłam na nie i się nie oznaczyło. Dziękuję. Okej, w słonecznikach. Wydawało mi się, że to będzie gdzieś blisko, ale jednak nie jest. Ale zróbmy to, bo to jest chyba jakieś powiązane zadanko. Płotka, czy ja na ciebie wsiądę? Tak. Chociaż widzę, że masz jakieś problemy ze sobą. No dobra. To jedziemy znowu konno. Nie no, czyli na spokojnie dzisiaj zrobimy całą awanturę o wino. Powiem szczerze, że nawet mnie to się podoba. Tutaj mamy sprawę z tym pomnikiem proroka Lebiody, ale to myślę, że zostawimy na kolejny film, albo na jeszcze kolejny. Zależy, jak tutaj będziemy sobie radzić, bo jest jeszcze parę tych zadań, takich do zrobienia. Także, no, zobaczymy, jak to pójdzie. Wiecie, jestem taka, że lubię robić całe zadania w jednym momencie, tak jakby. Ale no. Dobra, tu są sobie jakieś słoneczniki, więc podejrzewam, że coś będzie w tym miejscu i jest. Mamy Florenę i po zadaniu. Zadanie poboczne. Teraz zrobimy sobie Koronatę. Chodź do mnie, Płotka. Fajnie, dzisiaj nam się zadanka rozwiązują. Aż szkoda, że nie otrzymujemy z tego żadnych punktów doświadczenia. No ale to już wiecie, ja tego nie robię już dla doświadczenia, tylko po prostu dla dobrej zabawy. I żeby wam pokazać też tą modyfikację, co ona oferuje, bo naprawdę jest tego dużo. Naprawdę jest tego sporo. I tak nie zrobimy wszystkiego, bo bym was po prostu zanudziła, myślę. Dobra, może nie. Pytajniki są w miarę tutaj fajne, chociaż jak widzicie, one się powtarzają. Głównie mamy tutaj jakieś takie, albo mamy skolopendromorfy, albo mamy archespory i to są albo jakieś szkodniki winicy, albo zniszczenie gniazd. Są też zlecenia winiarzy i to są nowe zadania i myślę, że będziemy je tutaj też robić i nie wiem, czy one też nie kryją się przypadkiem pod pytajnikami. Dobra, mamy archespory. Znowu, a ja powinnam się przemedytować, zanim tu w ogóle przyjdę. No ale nie zrobiłam tego. Dobra, wy jesteście trochę za blisko siebie, wydaje mi się. Także no. No, on już chyba umarł. Czy mi się tylko wydawało? Nie wiem. Dobra, bo jak widzicie, jak ja się kręcę koło tego, to wybucha. No i tak, faktycznie zostało nam już tylko ten jeden archespor i jakieś obrażenia krytyczne musiały wejść. Tu lękną się archespory. Powinienem zniszczyć to miejsce. No i właśnie, tutaj jak widzicie, mamy właśnie gniazdo szkodników. Także zaraz będzie po kłopocie. Zbierzemy sobie jeszcze z tego rzeczy. Pozbądź się problemów. No i pierwszy problem mamy z głowy. Płotka jest gdzieś tutaj. Chodź do mnie, bo nie mamy czasu, koleżanko. Dalej, Płotka, dalej! No, w ogóle ten gościu podbiegł do mnie, żeby mi podziękować. Fajnie. Nie spodziewałam się. Dobra, kolejne miejsce będzie gdzieś tu. Znowu jeżdżę po jakichś polach zamiast po ścieżkach normalnych. Ale tutaj prawdopodobnie i tak nie odkryjemy nie wiadomo czego, bo więcej mam tych pytajników po tej drugiej stronie, gdzie są praktycznie same pytajniki. To znaczy tych miejsc do podróży. Tutaj w miarę jeździłam takimi ścieżkami, to tu jest w miarę ogarnięte. Kolejne archespory, tym razem jakiś strzeżony skarb, może się dowiemy czegoś więcej. Widzę, że te archespory atakują we dwoje tak jakby. Nie ma ich tu więcej. Dobra, bo troszeczkę się daje obijać bez sensu. Ale okej, widzę, że fajnie sobie z nimi teraz radzę. Jest w porządku, myślę. Nie twórz tego cholerstwa. Wow. O, zadziałała jednak niezabijalność. To dobrze, że mamy to. I teraz mamy kolejne ciało. Co teraz? Rana nie była śmiertelna, ale wykrwawił się. Rozkazy na eleganckim papierze. Co my tu mamy?
Ten list nie mógł się tu znaleźć przypadkowo. Jeśli tym razem skrewisz, to zedrę ci z dupy skórę. Odbierz jutro z wylęgarni pod Tesza mut na kolejną porcję sadzonek. Trzeba zarazić w koronacie kolejne miejsca, tylko się nie spóźnij, bo klucz ma ekipa z winnicy po drugiej stronie rzeki. V. Brzmi jak Vermentino. Ciekawe. Z tej notatki, z tego co znalazłem wcześniej, wynika, że za kłopotami winnic stoi już trzeci. Muszę znaleźć miejsce, o którym mowa w listach. Założę się, że za drzwiami, które otwiera ten klucz, znajdę coś bardzo interesującego. Dobra, czyli widzę, że mamy pośrednie zadanie, ale najpierw skończmy Vermentino robić. Płotka mi zginęła. Dobra, nie wchodź tu, bo zaraz mi wejdziesz w namiot i się dopiero narobi. Dobra, najpierw... Co? Ja nie chcę Vermentino, chciałam koronatę. Idziemy najpierw ogarnąć te sprawy tych winnic obu. Później zrobimy nieczystą grę i zobaczymy potem już jak to wszystko się rozwinie. No właśnie, ktoś trzeci stoi za tym i podpisuje się inicjałami nazwisk, ewidentnie, żeby jednego właśnie na drugiego, wiecie, napuścić. Przynajmniej takie jest moje zdanie, bo to tak po prostu wygląda. Kolejne opuszczone miejsce, kolejne archespory, jak najbardziej. Nie dajesz mi wyboru. Dobra, dobra. Tylko, że tutaj jest chyba jeden archespor. Gdzie jesteś? Tu jesteś. Weź sobie nie twórz kolejnych rzeczy. Muszę się przemedytować w ogóle po tym, bo już mam coraz mniej mikstur, a tak sobie, wiecie, jeżdżę i tak sobie robię. Wkurza mnie to, że muszę tyle razy klikać, żeby to się przewinęło. Problemy koronaty. Dobra, zostały nam dwa problemy i potem zrobimy sobie nieczystą grę. Jest bardzo nieczysta, ewidentnie ktoś trzeci tutaj macza paluchy w tym wszystkim. I właśnie próbuję napuścić jednego na drugiego. Właśnie z tego co wiem, to zadanie można rozwiązać bardzo fajnie. Konkretnie właśnie w ten sposób, że oni oboje nie będą się kłócić. Tylko będzie w porządku. Także raczej jesteśmy dobrej myśli chyba. Dobra, zbliżamy się i potem nam zostanie jeszcze jeden tylko punkcik. Ukryty skarb. Naprawdę? Zdziczały skalny troll. Ja chyba nie muszę się z wami bić, coś mi się tak wydaje. No raczej nie. List od Kosmy Cyrilla. Bracie, przestań się gryźć i mieć wyrzuty sumienia. Liam Coronata prawie nic ci nie płaci, a ty masz rodzinę na utrzymaniu. Dlatego zrób co mówię. Załaduj na wóz beczki z tym nowym, korzennym winem i nocą po cichutku wyjedź z posiadłości. Ruszaj na północny zachód, a jak przejdziesz strumień, będą na ciebie czekali ludzie, którym przekażesz beczki. Strasznie im musi zależeć na tym winie, bo już jako samą zaliczkę dostałem bardzo przyjemnie ciężki trzosik. Tylko uważaj na siebie, bo w dolinie Bleszyr poluje parka skalnych troli. Pytasz, braciszku, skąd tu trole? Ano, wieźli je na turniej. Rycerze mieli się z nimi tłuc ku uciesze gawiedzi, ale uciekły z transportu i rozbijają się po okolicy. Podskryptum, ukryj gdzieś tę część zaliczki, którą ci wysłałem, bo jak ktoś znajdzie u ciebie taką sumkę, zaraz cię na spytki wezmą i nasz biznes skończy się szybciej niż się zaczął. Drugie podskryptum, najlepiej zakup je w kupie gnoju, tam gdzie nikt nie będzie szukał. Pieniądze nie śmierdzą. A no chyba jednak śmierdzą. Dobra, a gdzie mamy tamto miejsce jeszcze odnośnie tego pobocznego koronata? A to jeszcze tutaj coś mogę znaleźć? Kartka papieru, nie. Czyli chodzi o to, żebyśmy wykonali tego kłeścika, tego małego. Także dobra, wracamy i zrobimy sobie to zadanie. Pieniądze nie śmierdzą. Znajdź skrytkę w kupie gnojówki. No dobra. Jak mus, to mus.
Płotka, proszę cię. Dziękuję. O Boże. No. W ogóle jestem ciekawa, jak wam się podobają te zadania w Krwi i Winie, bo moim zdaniem one są takie po prostu, wiecie, inne. I w ogóle ten świat jest inny, taki właśnie strasznie bajkowy, taki ciepły. W ogóle na przykład całkowite przeciwieństwo Velen, albo i nawet Nowigradu. Nowigrad to jest takie miejsce, wiecie, takie bardzo, że mamy miasto i wokół mamy tak jakby wsie. W Velen są głównie bagna i wsie. No. W Nilfgaardzie żeśmy w ogóle nie byli w zimie, tak naprawdę. Byliśmy tylko na zamku. Biały Sad był taki... Taka, o, wioska. A tutaj właśnie jest taki klimat, wiecie, taki śródziemnomorski, nie? Spoko w sumie to jest. Przy okazji odkryliśmy sobie znacznik pod winnicą. Kupa gnojówki. Gdzie ją znajdę? No, tutaj mamy konie, więc podejrzewam, że gdzieś... Niedaleko. To jest kupa siana. To nas raczej nie interesuje. O, proszę bardzo. Co za smród. No niestety, Geralt, zadanko to zadanko. Dobra, wracamy do zadania pobocznego Koronata. I co ciekawe, dalej mi oznacza tamto miejsce. Przecież ja już tam byłam, przeszukałam wszystko. Dalej ukryty skarb niby jest. Dobra, to na razie zostawimy to. Pojedziemy tam pod faktorię kupiecką. Pojedziemy. Tepnę się tam po prostu, bo będzie szybciej, skoro mam tam też teleport i tutaj. I tam trzeba będzie się wrócić. Mam nadzieję tylko, że się zadanie nie zbagowało, bo zebrałam chyba wszystko. Chyba, że gra ode mnie wymaga pokonania tych troli, to trochę słabo będzie. Tu też są w ogóle rozdroża przy Duntyn, także mamy plus... Moment. Nagle mi to zniknęło wszystko. Dobra, najpierw pod faktorię. A potem pod tamte rozdroża. Tu już możemy chyba pobiec, wydaje mi się. To jest na obrzeżach, więc podejrzewam, że jakieś archespory tu też będą. Kolejne. Na razie nic nie słyszę, ale... To by było... Wiecie... To jest oczywiste, nie? A ja oczywiście biegnę w przeciwną stronę. Chryste, panie. Nie, po prostu nie wierzę w to czasami. Co ja robię? Za dużo tych strzałek. Dobra, zaraz będziemy słyszeć chyba jakieś potwory, jeżeli tylko tutaj będą. Na razie niby nic nie słychać, ale... Na 1000% to będą archespory. Nie, ludzie w opałach. Wejście. Dobra. Coś nowego, bo w jaskini. Dzień dobry, witam serdecznie. Dobra, dobra. Dobra, tu jest jakaś kobieta. Chyba to już. Pogadajmy z nią. Dzięki ci, zacny kawalerze. Zapuściłam się na północ w poszukiwaniu ziół do nowego rodzaju wina, aż to nagle... Spokojnie. Już po wszystkim. Te huncwoty porwały mnie pewnie dla okupu, a znając problemy pana Liama, i tak nie miałby czym za mnie zapłacić. No, ale dzięki tobie już po wszystkim. Jeśli potrzebujesz jakichś ziół, to w Koronacie mam duże zapasy. Odprowadzisz mnie? Dobra. Prowadź. Jestem tuż za tobą. Tam się niby coś świeci, no ale już olać. Quest to quest, także wrócimy po prostu z nią. To samo zrobiliśmy z tym zielarzem wcześniej. No, i jesteśmy. Jeszcze raz dziękuję za ratunek. Chcesz może coś kupić? Ty masz zioła, ale nie jestem raczej zainteresowana. Liam nie jest chyba
najlepszym gospodarzem. Stara się jak może. To nie jego wina, że na naszą winnicę spadają same plagi. Plagi? Jakiego rodzaju plagi? Ano choćby te wielkie, żółte, żarłoczne rosiczki. Strach się między winne krzaczki zapuszczać, żeby ci coś głowy nie urwało. Dobra, to wiemy już wszystko. Dzięki. Do zobaczenia. I wygląda na to, że muszę się wrócić z powrotem do tamtego punktu, bo jakimś cudem tam jest coś jeszcze ukryte, zbagowane, czy cholera wie co. W ogóle też zastanawiałam się, czy nie podzielić sobie tego zadania na pół, bo widzę, że już dobijamy do 30 minut odcinka i moglibyśmy zrobić tak, że zrobimy sobie te awantury o wino, a tą nieczystą grę zostawimy sobie na kolejny odcinek, ale czy to będzie dobry pomysł, to ja tak bardzo to jakoś nie wiem. Można by to już było zamknąć, myślę, w jednym odcinku. Te trole muszę wykończyć, bo one może mają coś przy sobie. Trole to były relikty? Nie. Co to był troll? Dobre pytanie. Istoty magiczne to nie były, no gdzie? A to nie były humanoidy przypadkiem? Zaraz sprawdzimy to zresztą, bo ja już nie pamiętam. Hybrydy? Nie. Insektoidy? Nie. Ogrowate. Okej, okay, dobra, już wiem wszystko. No to wyposażmy się i chodźmy tam. Ogrowate to było gdzieś tutaj. Mamy ogrowate. I co? I lecimy. Wiecie, tak trochę jak się bijemy z trollami, to by się mogło wydawać, że się przydadzą po prostu, wiecie, miecz stalowy, bo to jest w sumie kupa kamienia. Ale jednak nie. Dzień dobry. Wybacz, że muszę cię zaatakować, ale ty też mnie zaatakujesz. Chciałam je troszeczkę sprowokować. A, bo one jeszcze rzucają tymi kamcorami, zapomniałam. Ale chyba tutaj art się dobrze sprawdzi. Przynajmniej tak to wygląda. Okej, chyba dostałam kamieniem. Dobra. Nie chciałabym ich zabijać, ale... W ogóle ten miecz daje mi krwawienie z tego, co widzę. A, ja musiałam po prostu zabić te potwory. Dobra. Jakbym to wiedziała od początku. Dobra, to co teraz? Mamy dalej koronatę? Nie, nieczysta gra nam się załączyła. I gdzie to jest? Dobre pytanie. Tutaj. A no tak, za ruinami też szamutna. To zrobimy tak. Weźmiemy sobie tu... I stąd się tam dostanę. Widzę, że płotka teraz będzie mnie goniła przez pół mapy, bo ją wołałam, a nagle przed nią uciekam. Ale już jej nie potrzebuję, dobiegnę sobie tutaj na pieszo. Do tego drogowskazu. Ale to komicznie wygląda, że koń za mną biegnie, nie? Fajnie. No i dobra. Ruiny też szamutna. I przejdziemy sobie na drugą stronę. I co? No i zobaczymy, co nam to da. Przejdziemy sobie tędy. Myślę, że pobiegnę tam po prostu tak na pieszo. Co tu się dzieje? Banshee się tu pojawiła. No, nie chcę za bardzo się z nią bić. A, i przydałoby mi się przemedytować godzinkę. To już może do rana się przemedytujemy, żeby nie chodzić po nocy. I dobra. Bo wiecie, potrzebuję tych rzeczy po prostu. Ja naprawdę się zastanawiam, co mi daje ta zbroja takiego, że ja mam po prostu po jednym eliksirze więcej i w ogóle naprawdę czuję, że jesteśmy teraz w miarę dobrze przygotowani na cokolwiek. Nie tak, jak było wcześniej. Także to też jest jakiś plus. No i co? I nie będę tutaj szła ścieżką już. Bo to i tak jest w jakimś polu. Opuszczony skład. Okej. Okay. Tam jest jakieś wejście na dole. I tutaj też jest jakieś wejście. Tu jest zamknięte.
Dobra. Mamy to. Ciekawe, co ja tu znajdę. Są jakieś rzeczy. To nie są hodujące się archespory przypadkiem. Ktoś je chyba hoduje i później przewozi te sadzonki. O ile to w ogóle można nazwać sadzonką. Myślałam, że już tego archespora pokonałam. Chociaż to jest taki duży archespor. Bo widać. Wow, ja nie wiem, co moja broń aktualnie robi, ale mi się to podoba. Pokonaj archespora. Wyciągnę coś z niego ciekawego? Nie do końca. Ale możemy przeszukać magazyn. Tutaj mamy jakiś liścik. Miejsce przeprowadzania inwentaryzacji wylęgarnią archesporów osowatych alias. Hodowla pieczarek pod Tesza Mutna. Właściciel i zleceniodawca inwentaryzacji hrabia Wladimir Krespi. Przedmiot inwentaryzacji. Bulwy archesporów osowatych. Archesporus Vespidae. Ilość 6 bulw rozrodowych. 24 pączki minus pędy. Zmiana w stosunku do ostatniej inwentaryzacji. 12 bulw. Przetransportowano do winnicy Coronata z rozkazu hrabiego Krespi. 6 bulw przetransportowano do winnicy Vermentino z rozkazu hrabiego Krespi. Dopisane na marginesie ważne. Niektóre bulwy są już zbyt dojrzałe, by je bezpiecznie transportować. Należy spalić te sadzonki, w innym przypadku wyklują się wylęgarni. Z tego listu wynika, że za sabotażami w sadzonki archesporu stał hrabia Krespi. Muszę o tym powiedzieć Matyldzie i Liamowi. Powinienem je spalić, zanim się rozprzestrzeni. Dobra, mamy niby to, wiecie. Sadzonki archesporów. Co za degenerat hoduje coś takiego. Powinienem je spalić, zanim się rozprzestrzeni. Nie spaliłam wszystkich? Chyba teraz się udało. Zdaj urzędnikowi relację z przeprowadzonego śledztwa. No dobrze. Tylko pytanie, co mi to ma dać? Dobra, to zróbmy tak, że znowu wrócimy tutaj do ruin Tesza Mutna, bo widzę, że tutaj żadnego znaku nie ma. Chyba, że wiecie co, popędzę jeszcze chwilę tutaj na wprost. Chociaż nie, tu raczej nic nie było. Błędny rycerz. Okej, w porządku. Dobra, weźmiemy płotkę, bo widzę, że nie dojadę tak normalnie. Trochę by mi to zajęło czasu. I przejdziemy się tutaj, weźmiemy się tam, przeteleportujemy za pomocą znaku. I później udamy się dalej jeszcze. Dobra, tu już muszę pobiec normalnie. Byleby na tą Banshee się nie nadziać, bo mi się trochę nie chce z nią bić. Chociaż ona chyba się pojawia tylko w nocy. Nie chcę mi się z nią bić, nie chcę się nadziać na tą Banshee. No, centralnie przed twarzą mi wyskoczyła. Jasne. Dziękuję, że mogę chociaż. Dobra. I tam chyba powinien być też Matilda i Liam chyba. Tak mi się wydaje, że od razu tu będą. Tak jest, stoją tutaj, także zaraz zobaczymy, jak to rozwiążemy. Panie urzędniku. Mistrz Wiedźmin, masz jakieś nowe wieści? Znalazłem dowody na to, że kłopoty Coronaty i Vermentino były przez kogoś inspirowane. Za wszystkim stoi niejaki hrabia Krespi. Co? Krespi? Właściciel Belgardu? To niemożliwe. Tu jest wszystko napisane. Proszę. Rzeczywiście miał motyw. Zdawał sobie sprawę, że jeśli Vermentino i Coronata połączą siły, jego winnica nie ma żadnych szans. Dlatego postanowił was skłócić. Skutecznie. Ale jego plan nie wypalił do końca, bo dopadła go bestia. Niebywałe. Znaczy, że to nie Liam? No, a ja przez cały czas byłem pewien, że to sprawka Matyldy. W świetle nowych dowodów
Najuczciwiej byłoby, gdyby Belgard przeszedł pod kierownictwo obu pokrzywdzonych stron. Zaraz, czy ja dobrze rozumiem? Sugeruje nam pan współpracę? Tak, to najlepsze wyjście. Zresztą z biznesowego punktu widzenia również. Nie wierzę, że to mówię, ale on ma rację. Chyba pora zakopać topór wojenny. A w sumie co trzy winnice to nie jedna. Faktycznie możemy na tym zyskać. Niech będzie. To jeszcze nie wszystko. Rozwiązałem problemy w waszych winnicach. Znowu mogą funkcjonować normalnie. Doskonała wiadomość. Dobrze wiedzieć, że zatrudnili państwo profesjonalistę. Szczególnie, że jego pomoc może się jeszcze przydać. Ale nie uprzedzajmy faktów. Zapraszam za mną. Pora obejrzeć Belgard. Wiedźminie, chodź z nami. Coś tak czuję, że to nie koniec zleceń, jakie dla ciebie mamy. Wiecie co? Dołączymy tam później. Dołączę później. Mam jeszcze coś do załatwienia po drodze. I teraz mamy awanturę o wino Belgard. Dobra, no to moi drodzy, wydaje mi się, że zostawimy sobie to na kolejny odcinek, albo jeszcze kolejny. Zobaczymy, jak to stoi z poziomem. Na 92. No to myślę, że możemy to robić w kolejnym odcinku. W ogóle patrzcie, jak nam się dziennik uluźnił. To jest po prostu cudo. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie już za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do zostawienia po sobie łapki w górę, komentarza, subskrypcji. Ja lecę montować dla was ten film, no i wyczekujcie na kolejny. Cóż, dowiemy się wtedy, co tutaj się dzieje w tym Belgardzie, czy coś tutaj musimy zrobić. Trzymajcie się i cześć.